serdecznie w programie Warszawa w obiektywie. Dzisiaj znajdujemy się na fantastycznym wernisażu Sylwii Lenart-Kalinowskiej o niezwykle wdzięcznym tytule Niewinne oblicza grzechu. Ten tytuł niezwykle mnie fascynuje. Jestem ciekawa, o kim i o czym jest ta wystawa. Jeżeli wy również chcielibyście wiedzieć, jakie są niewinne oblicza grzechu, to koniecznie zostańcie z nami. Znajdujemy się dzisiaj na pani wernisażu, który, nie ukrywam, zrobił na mnie ogromne wrażenie. Ja mam pytanie, czy grzech może być niewinny? Owszem, grzech może być niewinny, ponieważ kobieta jest symbolem grzechu, a piękna kobieta tym bardziej. I gdyby nie grzech pierworodny, uważam, że nie byłoby nas jako gatunku. Więc grzech wyrażany przez oblicza malowanych przeze mnie kobiet może być bardzo niewinny. Ciekawa, jak pani odbiera swoje obrazy. Czy ma pani jakiś swój ulubiony, czy do każdej ze swoich prac podchodzi pani z takim samym zapałem, z takim samym sercem? Owszem, jak każdy artysta, mam obrazy bardziej ulubione i te mniej. Natomiast moje obrazy są to moje pamiętniki. Z Sylwią Lenart-Kalinowską znamy się już od kilku lat. Zafascynowały mnie jej prace, jej obrazy, a najbardziej jej portrety kobiet na deskach, które tutaj na tej wystawie także są prezentowane. Sylwia pochodzi z Janowa Podlaskiego, gdzie tworzy, gdzie mieszka z rodziną, gdzie posiada własną pracownię i gdzie czerpie inspirację do swoich tych cudownych prac. Ponieważ w Warszawie dosyć dawno nie było okazji zobaczyć w jednym miejscu tak wielu dzieł tej artystki, zdecydowałam się na to, żeby wspomóc jej starania i wzajemnie z panią Barbarą Jończyk zorganizowałyśmy jej tutaj tą cudowną wystawę. Śmiem tak mówić, dlatego że frekwencja jest bardzo duża. Jesteśmy wszyscy uradowani takim dużym zainteresowaniem, jakie wzbudziła wystawa. A tak jak wspomniałaś, faktycznie tytuł jest intrygujący. Tak, może przypomnę, tytuł to Niewinne oblicza grzechu i przyznam szczerze, że sama, gdy dowiedziałam się o tym tytule, byłam niezwykle ciekawa, co tutaj dzisiaj zobaczymy. Tak, tytuł jest intrygujący i ma być taką metaforyczną przenośnią ukazującą kobietę i jej emocje, jej duszę i jej różnorodność. Na pracach Sylwii kobiety są i delikatne, i namiętne, i złośliwe, i pełne dumy, i pogardy, ale zawsze są piękne. Zawsze są piękne, pełne emocji, pełne tajemniczości. Co sądzisz o wernisażu prac Sylwii? No, podoba mi się. Generalnie też jestem malarzem i bardzo często w mojej pracy pojawia się motywy kobiety. Ja widzę, że jednak ja nie rozumiem jeszcze to pojęcie kobiety. Chyba tylko kobieta rozumie kobietę. I widzę dużą różnicę, jeżeli chodzi o uczucia tych, które widać na tych obrazach pani Sylwii, że te kobiety jednak zupełnie inaczej wyglądają, inaczej są postrzegane niż ja, jak mężczyzna, który się dopracuje kobiety czegoś innego zupełnie. Który obraz najbardziej ci się podoba, albo który obraz najbardziej cię urzekł z tych, które dzisiaj możemy podziwiać? Masz swój ulubiony? Przyznaję się, że nie pamiętam, jak się on nazywa. Oczywiście jeden mi się wyjątkowo podoba, ale bardzo ciekawa tematyka ta, że na desce robione to i ta deska, widzę, że jest starannie przygotowana i bardzo fajnie. Jedyne, co mogę mieć taki zarzut delikatny, to że jest to jedna i ta sama kobieta, bo ja lubię rozmowy, tak jak każda osoba ma swój charakter, swój wygląd, swoje uczucie i tak dalej. Ale to już jest może w jakiś sposób autoportret artystki. Jak podobają się pani prace pani Sylwii? Podobają mi się, są kobiece, są zmysłowe. Myślę, że kobieta trochę inaczej to odbiera niż mężczyzna. I podobają mi się bardzo, podoba mi się kolorystyka taka pastelowa, zwiewna nieco. Myślę, że nazwanie tego tak, oblicza grzechu czy niewinne oblicza grzechu. Oblicza grzechu jest bardzo adekwatne do tego, co można zobaczyć. Czy pani zdaniem grzech może być niewinny? Myślę, że w pewien sposób tak.
Który z obrazów podoba się Pani najbardziej? Czy jest jakiś ulubiony? No, trudno mi teraz powiedzieć, żeby go określić. To jest taka głowa pani z kręgami wokół niej. Ten obraz podoba mi się szczególnie, ale podobały mi się też te na drewnie zrobione. Jeden z nich przypomina mi nieco Klimta i bardzo, bardzo, bardzo jest w moim guście. Jak podoba się panu wernisaż pani Sylwii? Bardzo, jestem zachwycony. Ten przepiękny wieczór w Klubie Integracji Europejskiej w siedzibie KIG-u. Mamy dzisiaj naprawdę rewelacyjnych, farmacyjnych artystów, artystkę, obrazy, ludzi, którzy znają się na sztuce, no i przede wszystkim członków klubu, a oni są zawsze rewelacyjni i to jest najlepsze, że po prostu znają się na sztuce i lubią spędzać wśród artystów, znanych ludzi, celebrytów swój czas, wieczór, tak jak dzisiaj, mamy piękną pogodę i ten wernisaż naprawdę potwierdza, że jesteśmy w dobrym miejscu, w dobrym czasie i trzeba być na co dzień ze sztuką. Czy pani zdaniem grzech może być niewinny? Moim zdaniem jest, że wernisaż jest bardzo interesujący i pokazuje kobietę w tej rzeczywistej niewinności, ale tak jak mężczyźni czasami postrzegają kobiety, to myślę, że akurat mamy to, co oni postrzegają to na inny sposób. Także ta prawdziwa niewinność kobiety widać na obrazach w różnym postrzeganiu. A jak wyglądają kobiety w coachingu? Czy łatwo się je coachuje? Kobiety w coachingu bardzo chętnie korzystają z coachingu. Oni widzą w tym możliwość swego rozwoju jako kobiet niezależnych, jako kobiet, jakie tworzą coś nowego i tworzą tą nową rzeczywistość, gdzie kobieta będzie liderem siebie, swego życia oraz rodziny. Jak rozpoczęła się pani przygoda z coachingiem? Moja przygoda z coachingiem rozpoczęła się od sytuacji w moim życiu, że założyłam sobie, przeżyłam bardzo mocny kryzys i zrozumiałam, że muszę robić coś takiego, że będzie pomagać ludziom osiągać sukces i osiągać ich cele, zwłaszcza cele biznesowe, cele życiowe oraz cele społecznościowe. Dlatego ostatnio napisałam książkę o tym swoim wydarzeniu, będzie wydana za niedługo i myślę, że coaching jest tą metodą, jaka pozwoli osiągnąć sukces każdemu. Nie jeden z tych obrazów bym sobie sam powiesił chętnie w domu. Bardzo ciekawa kolorystyka, portrety, które są pokazane, niejednokrotnie są przedstawione w bardzo oryginalny sposób, bo gdzieś widzimy z włosów wylatujące motyle, jakieś kwiaty, ryby, pewne wzory, które jakby też pokazują nam, co autorka jakby chciała może powiedzieć czy rozwinąć o danej postaci. Kolorystyka jest też bardzo ciekawa. Ja myślę, że jeżeli by się pokusić i pewne obrazy przenieść na materiał, to mogłyby powstać naprawdę wspaniałe kreacje, tak myślę.